W dzisiejszym odcinku z serii ciekawostki o politykach przedstawiam 10 ciekawostek o Robercie Mazurku, publicyście, dziennikarzu oraz podróżniku. Linki do źródeł umieszczam w opisie pod nagraniem. W 1990 roku, tuż przed maturą, Robert Mazurek wygrał w konkursie Indeks za debiut, organizowanym przez tygodnik Razem. Jako laureatowi przysługiwał mu wstęp na studia dziennikarskie bez egzaminu. Robert Mazurek wybrał Uniwersytet Warszawski. Wydaje się, że był to strzał w dziesiątkę, bo nie dość, że studia ukończył, został dziennikarzem, to jeszcze na tej samej uczelni wykłada do dziś. Dodatkową ciekawostką jest to, że pan Robert swoim studentom z bardzo konkretnych powodów narzuca przeczytanie Potopu oraz jednej z 15 innych książek. Jeżeli chcesz rozumieć polszczyznę, jeżeli chcesz rozumieć w ogóle, przepraszam, uwaga, patos, Polskę i Polaków, musisz przeczytać Potop. Jak już jesteśmy przy temacie studiów, to pan Robert Mazurek na studiach wynajmował mieszkanie razem z panem Arturem Andrusem, którego chyba nie muszę wam przedstawiać. Były redaktor naczelny kwartalnika Harcerz Sanocki, bożyszcze kobiet, mężczyzn i płci wszelakiej, konferencjer, autor tekstów, dziennikarz RMF Classic. Przed państwem Artur Andrus. Dzień dobry. Myślałem, że będzie pan śpiewał, proszę pana. Nie, o tej porze. Ja się rozśpiewuję o tej porze ewentualnie, ale nie śpiewam. Nie będziemy udawali, że jesteśmy na pan, prawda? Nie udawajmy. Nie udawajmy, znamy się, mój drogi, od tylu lat, że w zasadzie głupio się przyznać, bo ludzie... Więcej niż wolna Polska. Tak, mniej więcej, nie, tyle samo mniej no więcej. Tak. I wstyd się przyznać, bo myśmy, proszę państwa, nie tylko razem studiowali, ale nawet razem wynajmowaliśmy mieszkanie. Więc znam tę postać jak zły szelong, a on mnie jak dobry. Nie, ja myślałem, że tutaj jakieś zaległości w opłatach czynszowych zaczną być wyciągane na początku, bo to ten wynajem mnie zaniepokoił. Pan Robert po studiach na całego zajął się dziennikarstwem razem z Igorem Zalewskim w satyrycznej rubryce w tygodniku Wprost jako pierwsi. W dosyć nietypowy sposób ujawnili aferę Rywina. Afera Rywina, no bo być może wielu naszych... widzów nie wie o tym. W ogóle nie słyszał o aferze Lwa Rywina, no, nawet nie wiedzą, kim jest Lew Rywin, tak, no. To już te czasy. Natomiast no, było to trzęsienie ziemi w Polsce. Fantastyczna komisja śledcza, która wtedy wykreowała też parę nazwisk głośnych. Ty byłeś pierwszą osobą, która o tym napisała. Tak. I ty napisałeś o tym w takiej rubryce swojej śmiesznej, satyrycznej, którą bardzo zresztą lubiłem. Ktoś mi kiedyś zaatakował. Dlaczego ja nie ujawniłem serio afery Rywina? Dlaczego nie napisałem poważnie? No, w sumie o to właśnie zapytałem. Na jak ty to sobie wyobrażasz w sytuacji, w której dowiaduję się z nieoficjalnego źródła i próbuję to potwierdzić rzeczywiście, bo ja się dowiedziałem jakieś 2 tygodnie wcześniej niż napisałem. Próbuję to potwierdzić i nie jestem w stanie potwierdzić, bo tak naprawdę, żeby to potwierdzić, to Michnik, Rywin albo, nie wiem, Leszek Miller musieliby się do tego przyznać. Wyobraź sobie, że żaden z nich nie miał ochoty, tak, nawet z nami rozmawiać. To jest niemożliwe. Obstawiałem, że jeśli napiszemy to serio, to na bank skończy się to procesem, który zapewne wytoczy Rywin, ale na jedno wyjdzie. No więc zrobiliśmy to w rubryce i to jeszcze łapiąc się prawą ręką za lewe ucho, że ha, ha, hi, hi, takie plotki krążą. My oczywiście w nie nie wierzymy, ale tak sobie tylko dajemy państwu taką informację. No, nie A myślisz, że bez tej notki byłaby ta afera? To był kamyczek, który ruszył tą lawinę i ktoś komuś nie, się zaczął palić pod... Nie, myślę, że ta notka pokazała tylko, że ludzie o tym wiedzą. Ta afera ruszyła tak naprawdę dlatego, że Gazeta Wyborcza opublikowała tekst, który był przekłamany, który był groteskowy w gruncie rzeczy. Ujawniał tylko niewielką część prawdy, ale to było na tyle mocne, że nie dało się już tego zamieść pod dywan. A Leszek Miller zgodził się na komisję, nie on powołał, tylko Sejm, ale Leszek Miller zgodził się na komisję śledczą. I to był początek końca SLD. Robert Mazurek zdobył również parę nagród dziennikarskich. W 2010 roku został laureatem Złotej Ryby, nagrody imienia Macieja Rybińskiego dla najlepszych felietonistów. W 2017 roku w plebiscycie Mediatory, studenckie nagrody dziennikarskie, został laureatem w kategorii Nawigator. W 2019 roku otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii Wywiad. Dla pana Roberta nie jest to jednak chyba powód do chwalenia się, ponieważ sam nie bierze tego typu nagród na
poważnie. Dostałeś jakąś nagrodę kiedyś? Tak, dostałem jakieś nagrody, ale za to żadnej nie odebrałem. Nie chciało ci iść, czy co? Nie, ja uważam tak naprawdę, że moją nagrodą są ludzie, którzy mnie chcą słuchać, chcą mnie czytać, kupią gazetę. To jest moja nagroda. No. Natomiast jak już umrę, to połóżcie mnie w Powązkach w Alei Zasłużonych, ale nie w tych nowych Powązkach, tylko w tych starych. Ja lubię ten cmentarz. To będzie moja nagroda wieczna. Pan Robert Mazurek oprócz bardzo wielu felietonów, artykułów, wywiadów ma na swoim koncie również tomik poezji Kmioty Polskie, który napisał razem ze znanym dziennikarzem sportowym panem Krzysztofem Stanowskim. Dzień dobry, już są Kmioty Polskie. Ja się nazywam Robert Mazurek, jestem poetą, przyjechałem z Parczewa. Krzysztof Stanowski, również jestem poetą. Chciałem Państwu polecić ten oto tomik poezji. Uważam, że jest to piękny, świąteczny prezent i jedna jego wada jest taka, że już się go nie da kupić. Tak, dlatego na rynku antykwarycznym osiąga na pewno zawrotne ceny już teraz. W jednym z programów na kanale sportowym Robert Mazurek został zapytany o gościa, z którym chciałby porozmawiać na antenie RMF FM, ale z różnych powodów gość ciągle odmawia przyjścia do studia. Jaki jest wymarzony pana gość, który nocnie odrzuca zaproszenia do pana? Kurczę, chyba do jednak... programu, do RMF-u jest taki gość, który non-stop odrzuca te zaproszenia, a pan by go chciał. Na przykład chciałby go zaprosić. Chciał, ale nie wiem, czy w takiej formule porannej rozmowy, ale ja zawsze bardzo lubiłem rozmowy z dawno, dawno temu. Ostatni raz rozmawiałem chyba z 10 lat temu z Jarosławem Kaczyńskim. To jest facet, który ma coś do powiedzenia, więc z nim chętnie bym pogadał. Zauważyłem, że dosyć często pan Robert Mazurek jest pytany o swój zegarek lub po prostu zwraca on uwagę jego rozmówców. To jest zegarek, który jest genialny. Właśnie ostatnio dostałem na Twitterze, jakaś pani się zachwycała, pani rozpoznała, co to za zegarek i on jest i pani zdaniem genialny. Oni już go nie produkują, on jest taki świetny i w ogóle. A ten zegarek jest genialny dlatego, że dostałem go od żony dawno temu i nie mam zamiaru go zmienić. Redaktor Mazurek patrzy na bez, swój stylowy zegarek. Zegarek mam od żony. Ale nie jest super, ale stylowy bardzo. Co ciekawe, mimo to, że żona pana Roberta wręczyła mu nowy zegarek na 50. urodziny, czyli całkiem niedawno, w zeszłym roku, to pan Robert i tak na swoim ręku ciągle nosi ten stary, stylowy zegarek. W jednym ze swoich artykułów napisał: żona mojej osoby podarowała mnie z okazji osiągnięcia sędziwego wieku zegarek. Też uważam, iż powinna raczej zainwestować w nieruchomość na Powązkach. Ona jednak wybrała chronometr. Ładny, szykowny, ale przecież ja już zegarek mam. Też ładny i w dodatku chodzi. Owszem, ten stary jest zylion razy tańszy od nowego, ale jakoś nie robi to na mnie wrażenia. Postanowiłem sprawdzić, jaki to model zegarka. Było mi bardzo trudno go znaleźć, ale z pomocą przyszli mi Twitterowicze. Okazało się, że najbardziej zbliżony wyglądem do zegarka pana Mazurka jest Diesel DZ2064. Jest to zegarek z 2006 roku i moim zdaniem pan Robert mógł go otrzymać na 35 lub 40 urodziny. Ewentualnie może była jakaś inna, bardzo ważna i wyjątkowa okazja. Tak czy siak, zegarek rzeczywiście jest ładny, stylowy i ciągle działa, więc z pewnością został wręczony szczerze, od serca, przez bardzo kochającą osobę. Pan Robert Mazurek jest fanem piłki nożnej i kibicuje Polonii Warszawa. W gruncie rzeczy to jest najmniejszy problem w tej chwili Polonii. To jest i stadion. Naprawdę, to jest najmniejszy problem. Ja wiem, że być może kibice Polonii będą mnie teraz hejtować, bo powinienem powiedzieć, że władze Warszawy powinni dać worek pieniędzy i wtedy będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Jakby Polonia Warszawa dzisiaj dostała worek pieniędzy... To tego jutra nie było. Tak. To właśnie chciałem to powiedzieć. I nic by się nie zmieniło. Żaden piłkarz nie dostałby pensji, żaden trener, nic. A wiesz, że oni mają nowego właściciela od tygodnia? Czy... No i oby to znaczyło cokolwiek dobrego. No. Co ja mam ci powiedzieć? Polonia Warszawa jest w ogóle taką Polską w pigułce, wiesz, gdzie wszyscy próbują na wszystkim, co się da, kręcić lody. Samą Polonię mają głęboko w trąbie. A wiesz, że to porównanie podoba, bo... Niektóre osoby ze względu na fizjonomię na przykład mogę przypasować do pewnych partii politycznych, które kręcą się wokół Polonii, prawda? Na przykład zobacz, Jerzy Engel idealnie by pasował na taki PSL. Zgodzisz się?
do kogo innego bym go porównał, ale nie, ja nie chcę w to wchodzić, wiesz? Nie, ja, nie, bo... Znaczy tak, tam są ludzie, którzy mają usta pełne frazesów, a tak naprawdę liczą... Ale wiesz, oni nawet kraść nie umieją. To jest w ogóle... To jest proszę Państwa, jakiś poziom... To jest skala nieudacznictwa. No żeby oni chociaż dobrymi złodziejami byli. No nie wiem, to może by coś z tego było. Ale gucio, nikt się jeszcze na tej Polonii nie dorobił. No. Wszyscy stracili. Wszyscy tylko myślą, że coś wyciągną. Nic nie wyciągną. Ludzie, kraść też trzeba umieć. No. Ciekawostki o Robercie Mazurku, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli znacie jakieś inne ciekawostki o panu Robercie, to możecie się nimi podzielić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.